Cześć, witam serdecznie na kanale Mr. Akumulator, Robert Mazurek z tej strony. Witam Was serdecznie z dość pochmurnego Szczecina. U nas na Gryfińskiej pada, chłopaki tutaj dłubią wewnątrz w kamperze. Najważniejszą rzeczą w tym odcinku, na której chciałbym się skupić, to jest to, czy akumulatory, które docierają do nas, do na przykład takiej firmy jak nasza Świat Akumulatorów, są identyczne. Czy na przykład z jednej linii te same akumulatory mają te same parametry. W związku z tym, że dojechało do nas jakieś takie drobne uzupełnienie akumulatorów z austriackiego banera, kilka drobnych rzeczy, zerknę w tym momencie, co jest na fakturze, czy na przykład jest jakaś pozycja, na której jest kilka więcej akumulatorów. 4 czwórki z Powerbulla i 7 czwórki z Powerbulla. Jest po 10 sztuk, resztę to jest taki miks po 5, po 4, po 3. Dokładnie. Przygotowałem sobie już tutaj białą kartkę, długopis, mam przygotowaną wagę. Wszystkie akumulatory poważymy, a dodatkowo zabiorę ze sobą tester i sprawdzimy wszystkie akumulatory, jak wyglądają ich parametry. Także... Okej, ja już zaczynam, będę spisywał datę, wagę, napięcie, produkcję, czyli datę produkcji i rezystancję wewnętrzną tego akumulatora. Widzę już waga 11,7 kg. Data produkcji to jest BFCB. Mamy 15 tydzień 2021 roku ten akumulator. Dobra, ja będę w międzyczasie pstrykał foty, ogarniał sobie tutaj wszystkie parametry tego akumulatora. Akumulator numer 1, parametry ja już znam. No to możemy powoli podsumowywać wyniki. Ja mam w ręce taką tabelkę, z jaką prawie zawsze występuję, jeżeli coś takiego omawiam. Zobaczcie ją i Wy. Jeżeli chodzi o wagę, waga w przypadku banera Powerbulla 44 rozjechała nam się na dwóch akumulatorach w górę o 100 gramów. I ten zakres wagi od 11,7 do 11,8 kg, dwa były cięższe o te 100 gramów. Jeżeli przyjmiemy, że 11,7 kg to jest 100% wagi, którą oczekujemy, to te brakujące, czy też w tym wypadku, w przypadku dwóch akumulatorów, nadwyżka o 100 gramów da nam różnicę mniejszą o 1%, czyli no, na korzyść dwóch akumulatorów w okolicach 1% mamy większą wagę. Jeżeli chodzi o prąd rozruchowy, wahał się on od 516 amperów do 489 amperów. Różnica to 27 amperów. Jeżeli przyjmiemy, że ten najsłabszy wynik wynosi 489 amperów i stanowi on powiedzmy 100% tego, co oczekujemy, to te 27% z tych 489 stanowi 5,5%. W związku z czym rozjazd parametrów na prądzie rozruchowym w przypadku tych 10 akumulatorów jest w tolerancji około 5,5%. Jeżeli chodzi o napięcie, to najsłabszy miał 12,75 V, najmocniejszy 12,78 V. Różnice można tak na dobrą sprawę pominąć. Wszystkie te akumulatory były wyprodukowane w jednym tygodniu i baner oznacza to literkami A, B, C, D i tak dalej. Literce A przypisał 0, literce B przypisał 1, literce C przypisał 2 i tak dalej. Pierwsze dwie odkodowują Wam tydzień produkcji, trzecia i czwarta zaś odkodowuje Wam rok produkcji. Wszystkie te akumulatory zostały wyprodukowane w 15 tygodniu 2021 roku. I ostatni parametr, to jest rezystancja wewnętrzna tego akumulatora, wynosiła ona od 6 miliohmów do 6,3 milioma i zwróćcie szczególną uwagę na ten wynik 6,3 milioma, bo przy tej najwyższej rezystancji ten akumulator również okazał się najsłabszym akumulatorem, jeżeli chodzi o zdolność rozruchową. Tutaj potwierdza się to, co większość z Was już wie, im niższa rezystancja, tym akumulator jest w stanie z siebie wygenerować większą paczkę, większą porcję prądu rozruchowego. Zobaczcie, nawet tak profesjonalna fabryka jak Banner ma pewną niedoróbę. Dojechał mi akumulator, który ma jedną naklejkę, a nie tak jak pozostałe dwie u góry. Brakuje tutaj tej jednej naklejki, akumulator jest BFCB, czyli 15 tydzień 2021 roku. Jest to świeży akumulator, także nie zakładam, żeby to był jakiś gdzieś tam stary zleżały, ale... Niedoruba nawet w tak poważnych firmach też się zdarza. Robię to samo z banerami 74 Ah, czyli akumulator na wagę. Mierzę najpierw parametry elektryczne tego akumulatora.
Możemy to śmiało zrobić z pierwszym akumulatorem wspólnie, potem już Was nie będę tym wszystkim obciążał. Akumulator według producenta powinien mieć 680 A i zaraz zerkniemy, jak to wygląda pod kątem elektrycznym. 680 A i akumulator numer 1. Co my tutaj wiemy? Dobrze. Tutaj możecie Wy już zobaczyć, ja to teraz będę spisywał i wiemy, że jest tak. 734 rozruch, wagę zaraz dopiszę, napięcie mamy 12,75, kod produkcji tego akumulatora to jest BFCB, czyli 15 tydzień 21 roku i rezystancja wewnętrzna 4,2 mOhma. Waga tego akumulatora to 17,7 kg. Także ja ogarnę wszystkie pozostałe banerki i zaraz Wam opowiem, co o tym wszystkim powinniśmy myśleć. Zobaczcie, tak oto wygląda pełna tabela. Jeżeli chodzi o wagę, podobnie, większość akumulatorów waży 17,6 kg. Trzy z nich wyrwały się, ważą po 100 g więcej i ta różnica jest w okolicach 0,5%. Te 100 g na tej cięższej wadze 17,6 kg daje nam w okolicach 0,5% różnicy. Jeżeli chodzi o prąd rozruchowy, to tutaj najsłabszy akumulator miał 718 A prądu rozruchowego, najmocniejszy 734 i w przypadku tej większej pojemności, czyli tych 74 Ah, rozjeżdża nam się to tylko o 16 A. Jest to bardzo przyzwoita tolerancja. Jeżeli przyjmiemy, że 718 A stanowiłoby 100% tego, co oczekujemy, to te 16 A to jest tylko 2,2% tolerancji pomiędzy najsłabszym i najmocniejszym. Jeżeli chodzi o napięcie, no to mamy tylko 0,03 V różnicy. Najsłabszy akumulator to 12,72 V, najmocniejszy 12,75 V. Podobnie jak w przypadku 404, te akumulatory zostały wyprodukowane dokładnie w tym samym tygodniu roku 2021, czyli w 15 tygodniu. 15 tydzień to jest kwiecień, drodzy Państwo, czyli te akumulatory mają w okolicach jednego miesiąca od daty wyprodukowania, kiedy trafiły do nas do Szczecina. I jeżeli chodzi o rezystancję wewnętrzną, w przypadku tych akumulatorów 74 Ah wynosi ona od 4,2 do 4,3 mOhma. Tutaj jest bardzo ważne, żebyście zwrócili uwagę, że nie oznacza to, że te 7-4 są lepsze, bo mają niższą rezystancję wewnętrzną, bo rezystancja wewnętrzna zachowuje się w ten sposób, że im mniejsza pojemność akumulatora, tym jest ona odrobinę wyższa i spada ta rezystancja wewnętrzna, im rośnie nam pojemność akumulatora. W większych pojemnościach mamy do czynienia z mniejszą rezystancją wewnętrzną. Jest to zjawisko bardzo naturalne. I to taka pierwsza część, jeżeli chodzi o te pomiary, bo przy najbliższych dostawach dokonamy podobnych pomiarów i zaprezentujemy Wam, jak to dokładnie wygląda, jak wyglądają te różnice, bo jest to dla nas dość ważne. Nawet w tym momencie mamy taką drobną okazję, bo dojechały do nas akumulatory w etykiecie R2, czyli coś, co realizujemy wspólnie z koncernem Excite, czyli z centrum z Poznania. Tutaj są akuratnie 180, tam są setki i postaramy się nagrać parametry tych akumulatorów. Tutaj co tu mamy? Tu mamy 62. Dogramy również parametry tych akumulatorów i niedługo podzielimy się z Wami, jak wyglądają parametry elektryczne nowych akumulatorów dla koncernu Excite. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie, aby zostawić lajka. Jeżeli tematyka, którą poruszamy na kanale Mr. Akumulator jest Wam bliska, pamiętajcie, aby subskrybować. Ja wracam do swoich zajęć. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina. Robert Mazurek. Cześć!